Państwa bardzo serdecznie na wspólnym kolędowaniu w Bibliotece Publicznej. Dziś Bibliotece będzie miało nieco niecodzienne znaczenie, jakim jest właśnie wysłuchanie kolęd czy świątecznych utworów. Bardzo się cieszę, że właśnie możemy spotkać się w Bibliotece, ponieważ Biblioteka kojarzy nam się wyłącznie z ciszą, spokojem, z miejscem, w którym możemy wypożyczać książki czy materiały biblioteczne. A biblioteka to także miejsce, w którym organizujemy wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, w którym odbywają się różne koncerty. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś możemy gościć w naszych domach uczestników Stowarzyszenia Artystyczno-Muzycznego z Czerwionki Leszczyn pod kierownictwem pani Magdaleny Grzegorzyk. Powitajmy brawami uczestników. Żebyśmy także nie oderwali się tak z zupełności od literatury, prowadzi nas nasza stała czytelniczka Zosia Mrowiec. Powitajmy Zosię. Jakiś bliżej do nas. I teraz myślę, pani Madzia przedstawi nam uczestników stowarzyszenia, bo nie wszyscy znamy tych zacnych uczestników, którzy będą nam dzisiaj przedstawiać utwory świąteczne. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu. Dziękujemy, że możemy tutaj się zaprezentować, że możemy w tak wspaniałym i przytulnym miejscu dla Państwa zaśpiewać. Będzie nam bardzo miło przedstawić to, co mam nadzieję robimy najlepiej, a przynajmniej bardzo lubimy to robić, czyli śpiewać. Wystąpią moje uczennice z klasy śpiewu rozrywkowego, a myślę, że przedstawiać będę każdą z osobna przed występem, także na pewno się poznamy. Dobrze, no w takim razie my już nie przedłużamy. Zaczynamy. Jest taki dzień, magiczny dzień radości i dobrych życzeń. Obchodzony niemalże pod każdą szerokością geograficzną w atmosferze ciepła i miłości. Dzień, który często pozostawia wiele pięknych wspomnień. Z okresem Bożego Narodzenia łączy się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich jest wspólne śpiewanie kolęd. Za ojczyznę kolęd uważa się Włochy, za pierwszego ich autora, świętego Franciszka z Asyżu. Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą narodową i chrześcijańską historię. Jest ich wiele. Ogromne bogactwo. Starajmy się, abyśmy tego bogactwa nie zgubili, gdziekolwiek na świecie jesteśmy. Nawiązując do tego starego zwyczaju, zaśpiewamy dzisiaj niektóre z nich. Thank you.
tego jeszcze troszeczkę trzymać. Chcemy jeszcze tę atmosferę, aby z nami została jeszcze trochę, przynajmniej przez te kilka dni. No aura za oknem jest taka, że chyba nawet lepsza niż moglibyśmy sobie zażyć w Wigilię, czego nie mogą powiedzieć kierowcy. Drodzy Państwo, druga, Maja Cicha, zapraszam. Maja coś wychodzi na skutku, bo to święty czas. Narodził się Bóg, nie musi.
właśnie Zosię, żeby ponownie nam przeczytała coś pięknego świątecznego. Przyszliśmy tu do was z nie lada kolędą. Ciekawe rzeczy przedstawiać się będą. Więc ucha nadstawiajcie w tej sprawie ku naszej radości i naszej zabawie. Ujrzycie na sianie Jezuska małego w gronie aniołków słodko leżącego. Pastuszków z darami, królów z ofiarami, małe dzieci przed stajenki drzwiami. Let's
Drodzy Państwo, Kamila Sobczak zaprezentuje dla nas utwór kolejny.
tam jest utwór Biały Śnieg i Ty. Utwór pochodzi z repertuaru Hepna Rubika. Roxana Przybysz. Thank you.
Thank you.
zaśpiewaj, zakolęduj nam, kolędo, że najbliżsi zawsze blisko przy nas będą, że nikogo nie zabraknie przy tym stole, przy kolędzie najpiękniejszej z wszystkich kolęd. Noel, Noel,
Madziarską, która teraz czasami się mieli lekki, postanowistyczny sposób opowie nam o świętach. Święta i Madziarska.